Dzień dobry, mówi Margit Kosobucka i Kasia Staszak. Dziś porozmawiamy o alkoholu. Czy alkohol może wydłużać życie? Wiele osób uważa, że niewielka ilość alkoholu, szczególnie wina, jest elementem zdrowej diety. Powiemy też o tym, skąd się takie przekonanie bierze i co na ten temat sądzą naukowcy i lekarze. Ja piję mało alkoholu. Był taki okres parę lat temu, kiedy piłam trochę więcej wina, zwłaszcza w weekendy, ale jakoś ostatnio ta moja miłość do alkoholu zamarła. W związku z tym piję naprawdę sporadycznie. No i jeżeli wybieram, to rzeczywiście wino, bo wtedy sobie myślę też o tych ewentualnych właściwościach prozdrowotnych. A ty, Kasiu? Ja też pijam tylko wino, rzadko, od okazji do okazji. I w ostatnich latach wolę wypić kieliszek wina do obiadu niż pić wieczorem. Taką mam intuicję, że to jest dla mnie lepsze. Myślałam, że to jest tylko taki mój wzór postępowania, ale ostatnio byłam na konferencji dotyczącej menopauzy i lekarki mówiły, że z wiekiem właśnie, jeśli już chcemy wypić kieliszek wina, to lepiej do obiadu właśnie, a nie do kolacji, ponieważ taki kieliszek wyrządza nam mniej szkód, bo organizm ma dużo czasu na poradzenie sobie z tą w sumie trucizną. No teraz będziemy mieli okazję do picia alkoholu, ponieważ żegnamy stary rok. Wiele osób będzie piło ostro do rana, ale są też takie osoby, które piją regularnie. Mało, a często. Mało, a często, dokładnie. I teraz oczywiście pojawia się pytanie, co jest lepsze, co jest gorsze. No wiadomo, że upić się raz na jakiś czas słabo, ale z drugiej strony tak podpijać regularnie. Już moja babcia wiśnióweczkę uwielbiała podpijać regularnie. Więc może najpierw o tym trochę, jak alkohol działa na wątrobę w zasadzie, bo on ma wpływ i toksyczny, i metaboliczny. To znaczy powoduje, że w komórkach wątroby nasila się utlenianie lipidów i powstają wolne rodniki, które z kolei nie dotleniają takie fragmenty budujące wątrobę. One są nazwane zrazikami. I alkohol aktywuje też komórki produkujące związki prozapalne. Więc kiedy nasza wątroba zmetabolizuje ten alkohol, no to wreszcie może odetchnąć. No ale jeżeli ją tak regularnie postruwamy, to może wcale nie jest to takie dobre. O różnych schematach picia rozmawiałam z doktorem nauk medycznych Andrzejem Giedką, który jest specjalistą chorób wewnętrznych i zakaźnych, ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych i hepatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. No więc on mi powiedział, że ludzie pijący regularnie alkohol, aczkolwiek w niewielkich ilościach, czyli wydawałoby się, że bezpiecznie, mają niemal zawsze stłuszczenie wątroby. I później idą na badanie USG, takie kontrolne. Specjalista wykonuje badanie i widzi, że pacjent ma tak zwaną jasną wątrobę. Ponieważ alkohol powoduje przede wszystkim pojawiające się włóknienie, tak jak nam powiedział profesor Giedka, czy doktor Giedka. Jego końcowym efektem jest marskość wątroby, to znaczy z takimi objawami jeszcze nadciśnienia, nierzadko z objawami niewydolności wątroby. Natomiast takie upicie się raz, a dobrze, tak naprawdę do utraty przytomności też może być bardzo niebezpieczne, ponieważ alkohol może również w przypadkach takiego jednorazowego użycia spowodować sytuację, którą nazywamy alkoholowym zapaleniem wątroby. To już jest nieco inna jednostka chorobowa, ale przebiega nierzadko ciężko, z żółtaczką, może się nawet skończyć śmiercią, więc trudno tu powiedzieć, co, jaki schemat jest lepszy. Czy dwie puszki piwa dziennie lub pół butelki wina są już niebezpieczne? No, doktor Giedka twierdzi, że to zależy od płci. A ty, Kasia, obserwujesz jakąś zależność między płciami? W sensie, czy u ciebie na przykład w twoim otoczeniu kobiety piją więcej, a mężczyźni piją mniej? Czy nie, raczej nie, a widzę coraz więcej, mam koleżanek, które lubią sobie zrobić taką przerwę od picia całkowitą. Na przykład miesiąc przed Sylwestrem i świętami, kiedy się częściej spotykamy i ten alkohol się pojawia na stole. Wątroba jednak odpoczywa. Wątroba odpoczywa. Bo odporność kobiecej wątroby na alkohol jest kilkukrotnie mniejsza niż u mężczyzny. To wynika z różnych czynników, nie tylko z masy ciała, jak mówił nam doktor Giedka, ale też od pewnych enzymów i od mniejszej masy mięśniowej. I kobieca wątroba jest na alkohol 2-3 razy mniej odporna. Niektórzy uważają, że nawet 4 razy mniej odporna niż u mężczyzny.
Więc dwa kieliszki wina u kobiety wypijane codziennie, to doktor Gietka uważa, że to już niewątpliwie jest zachowanie ryzykowne. Czyli to, co nam się wydaje, że możemy tak popijać sobie po trochu, to też niestety jest szkodliwe. No i pamiętajmy o tym, że uzależnienie od alkoholu i alkoholowa choroba wątroby wcale nie muszą być tym samym. To znaczy to, co nam doktor tłumaczył, to, że można być ciężko uzależnionym, nie mając żadnej choroby wątroby, a można, co się rzadziej zdarza, ale się zdarza, nie być uzależnionym od alkoholu, a mieć marskość wątroby. I tutaj właśnie doktor nam mówił, że miał taką pacjentkę, która piła dwa kieliszki wina dziennie, a wymagała przeszczepu wątroby. No ale wątroba to nie wszystko, bo alkohol jest też przede wszystkim rakotwórczy i regularne picie alkoholu zwiększa ryzyko raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Piersi nie kojarzymy z tym, a jednak po prostu jest ogólnie toksyczny alkohol. Nie trzeba się upijać, żeby to zagrożenie chorobami sobie zwiększyć, tylko właśnie ta regularność picia się liczy. Z perspektywy profilaktyki nowotworowej nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, tak czytamy na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów. Najgorzej jest, gdy ktoś i pali, i lubi alkohol, bo palenie papierosów potęguje działanie alkoholu, a z drugiej strony alkohol przyspiesza wchłanianie substancji rakotwórczych zawartych w dymie papierosowym. W obrębie jamy ustnej i gardła każda z tych używek z osobna jest więc wielokrotnie mniej groźna dla zdrowia niż połączona. Tak tłumaczą eksperci rejestru nowotworów. No i jeszcze ten wątek kardiologiczny, ponieważ uważamy, że alkohol, jeżeli już jest dobry, to dla naszego serca, ale to nie jest niestety prawda. Alkohol szkodzi też sercu. Już jeden kieliszek wina może podnieść tętno i ciśnienie krwi i zmusza układ krwionośny do intensywniejszej pracy. Jeden drink dziennie podnosi ryzyko migotania przedsionków. No, migotanie przedsionków grozi udarem mózgu. Alkohol szkodzi też nerkom i to wcale nie jest tak, że to piwo, które pijemy, to takie dobre na nerki. Nerki chorują po cichu i szacuje się, że nawet 4 miliony Polaków nie wie, że ma z nerkami problem, co prowadzi później do szkód w całym organizmie. Dlatego przez chore nerki łatwiej umrzeć na przykład na serce czy na udar. Większość osób sięga po drinka wieczorem, co z kolei przekłada się na gorszą jakość snu. My już chyba wszyscy wiemy, że sen jest kluczowy dla naszego ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia. Ale żeby zrozumieć, jakie są te interakcje między snem a alkoholem. Wiele osób uważa, że alkohol sprzyja relaksowi, więc wspomaga dobry sen. Tymczasem alkohol przede wszystkim rozluźnia mięśnie, w tym te w gardle i dlatego osoby, szczególnie te, które już mają nadwagę i w ogóle tendencję do chrapania, no to w takie noce po wypiciu alkoholu są bardziej narażone na bezdech senny. To są te momenty, które słyszymy u osoby chrapiącej jako zaprzestanie chrapania, chwila ciszy i gwałtowne łapanie powietrza. Dla organizmu to jest dosłownie walka o życie, bo on myśli, że umiera, prawda? Jest niedotleniony, więc jest wyrzut adrenaliny, ciało się napina, to powietrze jest łapane, no i oczywiście łączy się z wybudzeniem, którego potem taka osoba nie pamięta. Tych wybudzeń może być kilkadziesiąt w ciągu nocy. No i nic dziwnego, że taka osoba na drugi dzień jest niewyspana, nawet jeśli spędziła w łóżku te 8 godzin. Alkohol też dzieli sen na krótkie odcinki, jak tłumaczy dr Matthew Walker, słynny badacz snu w swojej książce Dlaczego śpimy. My też znowu takich mikroprzebudzeń nie pamiętamy, ale jest wtedy zaburzony sen REN, czyli taka faza snu, która odpowiada za marzenia senne, jest związana z naszym zdrowiem psychicznym i zdolnościami uczenia się. No i czyli te wieczorne drinki mogą trwale wpływać na nasze samopoczucie, sprzyjać depresji i takim gorszej może koncentracji w pracy. Regularne picie alkoholu nam szkodzi, ale co się dzieje, jeżeli robimy sobie taki detoks od picia? Więc naukowcy przebadali to i twierdzą, że 2 dni bez alkoholu dają wątrobie względne wytchnienie, ale to jeszcze nie jest dobrze. Natomiast po 3 dniach powstrzymywania się od picia lepiej pracuje umysł, łatwiej nam skupić uwagę, planować obowiązki i rośnie nasza kreatywność. Jeżeli przez 5 dni nie pijemy alkoholu, zaczynamy odczuwać przypływ energii. Natomiast po 7 dniach poprawia się pamięć i rośnie jakość naszego snu. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby zrobić sobie taki alkoholowy detoks, no to każdy dzień się liczy, ale tak naprawdę im dłużej, tym lepiej.
Alkohol wpływa także na apetyt. Już sam w sobie ma sporo kalorii. Pijąc alkohol mamy od razu ochotę też czymś go zakąsić. Naukowcy pisali o badaniu opublikowanym w piśmie Nature Communications i tam dowodzili, że spore ilości alkoholu przyłączają mózg na tryb głodu, przez co rośnie nam apetyt. Alkohol spowodował też zwiększoną aktywność w neuronach zwanych AGRP i są one odpalane właśnie wtedy, kiedy organizm odczuwa głód. Jest taki powszechny pogląd jednak, że alkohol, mimo tego co tu mówimy, to umiarkowane ilości alkoholu wydłużają życie. I rzeczywiście z różnych badań wynikało, że grupa abstynentów żyła krócej. Jednak niemieccy badacze w zeszłym roku opublikowali swoją analizę, bo postawili sobie pytanie, jak to możliwe, że abstynenci żyją krócej, skoro alkohol wyrządza nam tyle szkód. Przejrzeli stare badania, zrobili własne i okazało się, że osoby, które przed naukowcami, przed lekarzami deklarują się jako niepijące, to są te osoby, które mają za sobą jakieś problemy z alkoholem, czyli albo nie piją, bo są alkoholikami, czyli ich dotychczasowy styl życia mocno ich już wyniszczył, albo alkohol sprawił, że właśnie mają chorą wątrobę i muszą odstawić alkohol. Czyli one już w tym momencie, kiedy są pytane o stosunek do alkoholu, już są w gorszej kondycji zdrowotnej niż taka osoba, która wciąż jeszcze może sobie pozwolić na regularnie kieliszek wina. Błędne jest też powszechne przekonanie, że ach, ile my tam pijemy, przeciętny Francuz to dopiero pije, prawda, on pije codziennie i żyje. No i to się zmienia bardzo, bo statystyczny Francuz wypił najwięcej wina na głowę w 1926 roku, czyli już prawie 100 lat temu, to było 136 litrów na mieszkańca. A teraz wypija w ciągu roku taki statystyczny mieszkaniec zaledwie 40 litrów. No, bardzo się poprawiło, rzeczywiście. Widoczne są ogromne różnice pokoleniowe. Do codziennego picia wina przyznaje się tylko 5% osób w wieku 25-34 lata, ale aż 38% osób powyżej 65 roku życia pije codziennie. Czyli widać, że to są takie zachowania, które powoli odchodzą do historii. No i oznacza to po prostu, że te toczące się we Francji filmy i seriale trochę nas oszukują, bo tutaj młodzi, nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, ale tak, tam ciągle piją mnóstwo wina w czasie lunchów, pracy, może wszędzie. Może reżyser tak sobie wymyślił, wiesz. Tak widzi Francję ciągle. Tak widzi Francję, W rzeczywistości modniej i zdrowiej jest oczywiście pić tylko od czasu do czasu lub wcale. I pod względem wypijanego wina na głowę mieszkańca, Francję wyprzedza dziś Słowenia i Chorwacja, bo to jest 45 litrów na głowę rocznie. We wszystkich innych krajach spadło spożycie wina w ostatnich latach, ale we Francji najbardziej. Te dane mam z książki Wacława Smila, Liczby nie kłamią. 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie. Bardzo wam tę książkę polecam. Smil podaje też, że to nie znaczy, że we Francji ten rynek wina się zupełnie załamał, bo eksport trzyma się bardzo dobrze. Eksport właściwie cały czas rośnie i coraz więcej francuskiego wina piją mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Polski też. I tak sobie przed chwilą, jak mówiłyśmy o tej wątrobie, nerkach, raku, pomyślałam, że przed Sylwestrem wychodzi nam koszmarnie taki straszący odcinek, ale no jednak mamy podstawy, żeby trochę przed alkoholem ostrzegać, bo obecnie spożycie alkoholu w Polsce jest najwyższe w historii statystyk prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mamy w tej chwili 9,7 litra czystego alkoholu na głowę rocznie i tutaj wliczamy sobie i te niemowlęta, i te osoby mieszkające w domach opieki, gdzie nie ma dostępu do alkoholu. Pije 80% dorosłych Polaków, uzależnionych jest około 800 tysięcy osób, a ponad 2 miliony osób pije w sposób szkodliwy. Tak, pamiętajmy też o tym jeszcze na koniec, jak już mamy was tak dobijać, to was dobijmy do końca, że alkohol wcale nie jest czymś, co nas rozwesela, bo wiele osób też uważa, że to jest coś takiego, co nam poprawi humor i będzie fajnie, ale to jest tylko w pierwszej fazie, bo niestety w drugiej fazie alkohol działa wręcz odwrotnie, to znaczy on jest depresantem. Stąd niestety takie sytuacje, kiedy mówimy, że ktoś się upił na smutno, tak, i później właśnie nie czuje się najlepiej, no to właśnie jest to depresyjne działanie alkoholu. Więc no co, Kasia, no coś tam wypijemy pewnie na Nowy Rok po jakimś jednym kieliszku wina i szampana, ale zalecam, jeżeli chodzi o zdrowie, żeby jednak zaprzestać na takiej ilości. Tak, jeden toast. Jeden toast. Prawda czy mit?
Najpierw wino, potem piwo, będziesz chora jako żywo. No jest takie powiedzenie, ale czy jest prawdziwe? Z chemicznego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia, czy mieszając alkohole najpierw pijemy wino, czy piwo i czy będziemy mieli ciężkiego kaca, to w zasadzie zależy jedynie od ilości tego spożytego alkoholu. Wytłumaczenie tego mitu może być takie, że kiedy najpierw pijemy wino, które jest mocniejsze oczywiście od piwa, zawarty w nim alkohol znieczula nas i potem piwa wypijamy więcej. To, co nie jest do końca wyjaśnione, to rozważania, czy kolorowe alkohole, takie jak bourbon na przykład, powodują większego kaca niż alkohole czyste jak wódka. Taką hipotezę potwierdził zespół badaczy z Brown University na Rhode Island. Twierdzi on, że kolorowe alkohole mają więcej produktów ubocznych procesu fermentacji, przez co bardziej nam szkodzą. Jednak inne badania prowadzone w Boston University School of Public Health nie znalazły takiego związku. Mówi się też, że szampanem upijamy się szybciej niż winem. No to akurat jest prawda. Sekret tkwi w bąbelkach. Alkohol w takiej postaci szybciej idzie nam do głowy niż wino. Nie wiadomo jednak do końca dlaczego. Jedna z teorii zakłada, że bąbelki pobudzają taki zawór pomiędzy żołądkiem a dwunastnicą do szybkiego otwierania się. I w ten sposób alkohol zamiast zalegać w żołądku od razu przedostaje się do jelit, no a co za tym idzie? Do krwi. Z tego wynika, że ostrożnie z szampanem. Sylwestra? Ostrożnie, ostrożnie. Ja po szampanie zdecydowanie czuję, że ten alkohol poszedł do głowy, więc ja już jestem bardzo uczulona na to, że jeden kieliszek, dziękuję. To już wszystko w tym odcinku Zdrowej Rozmowy. Słyszymy się w kolejną środę. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i szczęśliwego nowego roku mówi wam Kasia Staszek i Margit Kosobucka.